Spotkanie o kobietach dla kobiet. Uczestniczki najbliższych warsztatów z cyklu sobota w muzeum, przy kawie i ciastku, pogadają o facetach, macierzyństwie, codzienności. Panie analizować będą również, jak zmieniały się kanony mody i urody na przestrzeni lat, od paleolitu po współczesność. Wszyscy kojarzą taką postać jak Wenus z Willendorfu. Od niej zaczniemy. Więc kiedyś na topie w Neolicie były kobiety o pełnych kształtach, bujnych kształtach. Potem różnie się to kształtowało. W średniowieczu na przykład modne było wysokie czoło. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale kobiety sobie nawet depilowały włosy tutaj na czole, żeby to wysokie czoło uzyskać. W trakcie sobotniego spotkania poruszony zostanie temat ruchu body Positive. Uczestniczki będą też mówić o respektowaniu praw kobiet, wykonają psychotesty i odegrają scenki z życia wzięte. Krótko mówiąc, panie w Muzeum Archeologicznym i rezerwacie Krzemionki nie będą się nudzić. Mam nadzieję, że będzie to okazja do odpoczynku od po prostu codziennych trudności i obowiązków. Będziemy świętować Dzień Kobiet. Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rozpoczną się o godzinie 11. Panie, które chcą w nich uczestniczyć, muszą się na nie zapisać telefonicznie lub mailowo do piątku 8 marca.